Mieszkańcy ulicy Parkowej w Bielawie zwrócili się do nas z prośbą o interwencję w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej remontów podwórek przy ich posesjach. Zdaniem niektórych lokatorów nie wszystkie podwórka zostały wyremontowane, bo ktoś celowo ominął ich budynek. Wielu z nich twierdzi, że tylko dzięki ich pracy i wspólnym sąsiedzkim inwestycjom można przejść suchą nogą po ulewnej burzy. Moją ręką kobiety, która ma 83 lata, robiłam wszystko. No ale dlaczego wam tych podwórek nie zrobili? No nie wiem. Mieszkańcy pytają mnie, czemu wszystkie praktycznie podwórka zostały wyremontowane, a to nie. I wtedy rodzą się różnego rodzaju plotki, domysły. Zadałem takie pytanie burmistrzowi. A jakie pan pytania zadał burmistrzowi? Po pierwsze, zadałem pytanie, kto był w składzie komisji, która zajmowała się wyznaczaniem podwórek do remontu i jakie kryteria przyjęła. Bo tutaj państwo zastanawiają się nad takim problemem, że może dlatego, że ja jestem właścicielem jednego z mieszkań, a jestem w opozycji, to może z tego powodu. Mieszkają tutaj też teściowie byłego wiceburmistrza i być może z tego powodu. No wszyscy zastanawiają się, jak nie wiadomo o co chodzi, to się rodzą plotki. Jesienią nasze podwórko w ogóle nie można było tu chodzić, więc interweniowaliśmy w gazowni, która też powiedziała, że wynajęła i tak prymitywnie nam nasypali, ale jak deszcz pada, to dalej mamy błoto, dalej ciapiemy w tym błocie. Już od razu nie było zlecenia na to podwórko, z jakiegoś dziwnego powodu. Czemu? Jak od razu nie było? Że w momencie, kiedy te firmy układały kostki na pozostałych podwórkach, to już informowali mieszkańców, że to podwórko jest wyłączone z tego układania. Nie wiecie dlaczego? Nie wiemy dlaczego. Było nam bardzo przykro z tego powodu, ponieważ ludzie normalnie śmiali mi się w twarz. Bo ja mówię, ojej, jak fajnie, nareszcie będziemy mieli super. A pan, mieszkaniec tamtych posesji, powiedział do mnie, pani Jadziu, hola, hola, u was nie będą robić. Ja pytam, a dlaczego? Dlatego, że nie ma zlecenia. Od razu nie ma zlecenia. Państwo myślą, że za tym się kryje czyjaś zła wola? Na pewno. Słyszę różne, oglądam wiadomości i bielawskie czytam i oglądam telewizję. Na przykład przede wszystkim tutaj teściowie pana Hordyja. Pan Hordy ma duże zatargi tam z władzami teraz i domyślam się, że to może być też powodem, że po prostu nie zrobią nam, no bo to jest ten sam blok, tak? Ale mówię, dlaczego my mamy cierpieć, skoro tu mieszkają jego teściowie? Ja wiem, przecież moja mama jest ciężko chora, wywróciła się, nie ma chodnika i nam nic nie zrobią. Dla mnie to wydaje się nielogiczne, gdzie ulica w zasadzie zewnętrzna, od ulicy 1 Maja, widać jak najbardziej tą naszą ulicę i ona została pozostawiona bez żadnej interwencji. I na moje pytanie, dlaczego tak zostało zrobione, no pan mówi, że cała ekipa została przeniesiona do Górnej Bielawy i tam jest robione. A pani była w urzędzie? Tak, 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 byłam w urzędzie. I dla mnie to jest, mówię, nielogiczne, ponieważ jadąc ulicą od razu widać, że to jest to podwórko zaniedbane. No XXI wiek, a takie widoki, no to raczej nie świadczą dobrze o włodarzach miasta i pozwalają na to, żeby się domyślać jakichś takich, no prowadzić jakieś dziwne spekulacje. Być może one są prawdziwe, być może są nieprawdziwe, ale wydaje mi się, że jeżeli my mamy takie domysły, no to tym bardziej powinno być to rozwiązane i zrobione tak jak powinno być to zrobione. Tutaj macie kostkę zrobioną, czyja to zasługa? To jest zasługa mieszkańców, którzy kilka lat temu za swoje środki tutaj wyłukowali wjazd. Rok temu złożyliśmy pismo. Dostaliśmy odpowiedź na to pismo, że do końca tego trzeciego kwartału będzie zrobione. Tego roku? Nie, poprzedniego. Poprzedniego, że ten, chyba żeby brakło pieniędzy, to w przyszłym roku. No, ja mówię, no już się zbliża koniec trzeciego kwartału tego roku. Prawie wszystkie podwórka na ulicy zrobiono, a piątkę i dwójkę ominięto. Dlaczego mamy być traktowani gorzej niż inni mieszkańcy tej ulicy? Jak tylko jest deszcz, to my tu brodzimy w błocie, to jest jedno. Drugie, samo wyjście na chodnik, wtedy jedna pani, druga pani upadły, mają porozbijane kolana. Ja mówię, powinniście iść teraz do urzędu, ponieważ urząd nic nie zrobił. No tak, ale jak coś się stało, to musicie odpowiadać sobie sami. W zeszłym roku były pisane pisma i dalej jest niezrobione. Inni nie pisali pism i mają zrobione. Dlaczego? No dlaczego, ale sami sobie zadajecie te pytania. Ale oni nie dostajemy z urzędu żadnych odpowiedzi, tak? Oni nas ignorują.
No to dlaczego? Dlaczego na przykład zrobili pod jedynkę, dlaczego nie poszli dwójka, trójka, czwórka po kolei bloki? Tylko zrobili od końca, nas zostawili, jedynkę zrobili, dwójkę ominęli. Dziękuję. Jeżeli nie ma pieniędzy, to powinno być zrobione po pół podwórka wszędzie, ale tak samo, wszystkim. A nie wskazywać na akurat tych mieszkańców, tu wskazywał pan, panią Koniec, akurat dziwacznym trafem to są budynki, w których mieszkają osoby związane w jakiś tam sposób z polityką. Jest to sytuacja dziwna. Ja mam nadzieję, że to jest po prostu zwykłe urzędnicze przeoczenie, ale wygląda to dość zdumiewająco, że akurat dwa podwórka, przy których mieszka z jednej strony osoba, która krytykowała nieraz tą władzę, bo ja krytykowałem ją w swoich felietonach, w wypowiedziach również w waszej stacji. I druga podwórko, przy którym mieszka rodzina byłego wiceburmistrza, co już ta władza nieraz pokazała, że jest on solą w oku dla obecnej ekipy. No cóż, mam nadzieję, że jest to przypadek, ale wygląda to bardzo, bardzo dziwnie. Z pewnością wygląda to dziwnie, biorąc pod uwagę, że kierownik z Urzędu Miasta w Bielawie odpowiedzialny za prowadzoną inwestycję został skazany prawomocnym wyrokiem w sądzie karnym za zniesławienie w internecie byłego wiceburmistrza Bielawy Andrzeja Hordyja i musiał za to słono zapłacić. Obecnie ponownie zasiada na ławie oskarżonych za podobne czyny. W stosunku do tej samej osoby prowadzona jest sprawa w Sądzie Okręgowym w Świdnicy o zniesławienie. Zdaniem Urzędu Miasta w Bielawie, który przesłał do nas oświadczenie, mieszkańcy budynku przy ulicy Parkowej 2 i 2A byli informowani, że planowana modernizacja ich podwórek ma nastąpić we wrześniu tego roku. Posądzenie Urzędu Miejskiego o działania nieetyczne ze względu na związki rodzinne niektórych lokatorów z byłym wiceburmistrzem lub działalność lokatora w Radzie Miejskiej władze miasta traktują jako pomówienie. Tym bardziej, że osoby, które tę kwestię podnoszą, były informowane, że modernizacja zostanie wykonana. Całość oświadczenia Urzędu Miejskiego mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej. Gdzie leży prawda w całej sprawie, ocencie Państwo sami.